Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj gra ze mną Shepard. Dzień dobry. I to można powiedzieć, że jest znowu taki stantersko latający, elegancki duecik wraz z Shepardem, jak za starych czasów. Miejmy nadzieję, że intro dzisiaj się pojawi. Albo nie. A już całe jest, czy jeszcze nie? No właśnie, jeszcze nie wiem, szczerze powiedziawszy. Niektórzy, okay. Powiem ci, że niektórzy myśleli, że ostatnio już było całe, ale... Prawie, nie było całe. Prawie. Zdecydowanie tak, nie było całe. Przed końcówką idealnie takie... Tak. Jeszcze było wycinanie i rzeźbienie w tym intrze. Ale, okej, dzisiaj pościgamy się, polatamy trochę na opresorkach, bo tak naprawdę kiedyś jak drążyłem jeszcze Shepardowi tutaj dziurę w brzuchu, żeby w końcu kupił tego opresora i właśnie go dzisiaj wykorzystamy, a później po wyścigach czy po jakichś stuntach będziemy też sprawdzać miejscówki na przyszłe stunty, jeżeli chodzi o motocykle. Także jeżeli macie jakieś swoje fajne miejscówki, które nam polecacie, które chcielibyście, żeśmy obczaili, na których chcielibyście, żeśmy poskakali, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać właśnie w tym komentarzu pod filmem. Wpadnijcie na kanał do Sheparda. O, ale tutaj zadymił Shepard. Czekaj, ja sobie też polecę za jego dymkiem. O kurde, czekaj, F1-eczka. Ej, to ładnie wygląda. No, dawaj do góry taki synchroniczny dymek. Po prostu trzymaj tego AW i kontrol, tak, nie? Mam. I do góry, okej. Patrz, ej, patrz. No, wpadnijcie na kanał do Sheparda, nice. No i na G2 z kodem Hogaty 3% zwrotu serdecznie zapraszamy. Ale to ładnie wygląda. Ty, chodź tak obok siebie, spróbujemy to zrobić. Okay. Tak, by the way. Tak musiałbyś centralnie obok mnie stanąć i w tym momencie tak na 3-4 rozpocząć tę chmurkę. Tak, WA kontrol, WA kontrol wtedy. Ja widzę. No, zauważyłem, że mnie nie widzisz, ale włącz od razu sobie dymek, żeby było cię widać. No przez ten dymek myślę, że cię będzie widać. Włącz dymek. Dobra, i co? WD i kontrol? WA kontrol, tak, dobra. 3-4. O nie! O kurde, czek, patrz jaki! Pogers! Pogers dymek, podwójny taki wyszedł. Patrzcie na to, podwójny smog dymek. Ale to kozacko wygląda. Nice. O kurde, dobra. Zawsze chciałem to zrobić. Szczerze, jakby ogarnąć jeszcze parę osób do takich dymów, to byłoby to epickie w opór. No i szkoda, że te dymki nie są też dłuższe, nie? Bo byłoby ciekawiej. Na ewidencji by to bardzo ładnie wyglądało. Ej, powiedz mi taką rzecz. Czy jeżeli ja teraz zaznaczę punkt na mapie, ty go zobaczysz? Tak, ja mam zaznaczony punkt, tak. Okej, i gdzie on jest zaznaczony? Gdzie go masz zaznaczonego? Gdzieś tam do przodu 2 km? 1,94? Coś takiego? No, mam zaznaczone jakiś trasy, no 1,87, jest jakiś taki na północ, Na żółtym takim polu jakimś? Tak. Dobra, no i w ten sposób zrobimy sobie też wyścigi, także, czekaj, pierwszy wyścig, zrobimy sobie tutaj, końcówki będą na budynkach, na samej górze, także jedna, tutaj na ten budynek i chodź na dół, zaczynamy też z budynku na dole. Chodź obok mnie, tutaj rozpoczniemy sobie startem pięknym i ten, i później zakończymy. O! Właśnie Shepard, to może wykorzystajmy ten odcinek, żeby porozmawiać sobie o pięknych komentarzach ludzi, którzy buldupili ostatnio, nie wiem czy zauważyłeś też. A co? Czekaj. Żebyś zamknął mordę. mam się wypowiedzieć na ten temat? Możesz, tak, no bo wiesz, żeby nie było, no bo wiesz, ja tam mogę sobie pisać, ale ludzie i tak będą buldupić. Dobra, fotusy zaczniemy. Mam powiedzieć szczerze, czy tak humorystycznie, bo to zależy jak wolisz, wiesz. Może, nie wiem, no szczerze, ale pół na pół, tak? Może pół na pół? Więc powiem tak. 50-50? Więc powiem tak. Nie! To raz. A dwa, Jezus Maria, każdy ma swoje poletko, każdy robi to co lubi, ja mam tak, czuję się w tym dobrze i nie zamierzam tego zmieniać, dlatego że banda 12-latków ma z tym problem, dziękuję. Łe! Dobra, okej, lecimy na 3-4, trasa jest dowolna, chodzi o to, żeby jak najszybciej do tego punktu dolecieć, nie? Okej, dobra. Dobra, 3-4. Dobra, od razu podlot poleciał. O kurde, dobra. Ciekawe, jaką taktykę przyjmie Shepard na dolot. O nie, też uderzyłem. Ja pierdzielę. Dawaj, okej, dawaj.
Dawaj, nie! Dawaj, dawaj, nie! Dawaj, 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 nie! Nie! O, gdzie jest Szczepan? Gdzie on jest? No bo ja chciałem, nie wiem czy wiesz, ale ogólnie... Co? Na te opresory... No? One są szybsze na ziemi, więc jakby dlatego ja... Dobra, dojechałem. No to jak są tak szybsze na ziemi, to dlaczego nie byłeś szybciej ode mnie? No bo... Trafi to zło. Dobra, pierwszy wyścig dla mnie. Ty, a jak ty oznaczysz na mapie, to ja będę miał. Weź się, zobacz, że nie było, że ja ustawiam tylko punkty. No, tutaj. No, a jeżeli to nie, nie widzę. Aha, no bo jesteś prezesem. No, to ja ci zaznaczę w takim razie kolejny punkt do tego, do wyścigu. Będziemy się ścigać aż gdzieś na górę. Ej, tu jest jakiś ten? Dobra, tutaj w takim razie, na górę. Jeszcze co do tego, oczywiście zdarciem ryja czy coś, ludzie, pamiętajcie o tym, że no fajnie, że wyrażacie, że coś wam się czasem podoba, czy coś się nie podoba, ale wyrażanie swojej opinii to jedno, a to, że na przykład, Szepard, zamknij mordę, znowu z Szepardem, to już tak myślę, że ciutkę to, podchodzi pod już... obrażanie czy wyzywanie kogoś. A tutaj właśnie na tych odcinkach jeszcze tak dokończę, że chodzi o to, że każdy jest inny, każdy jest specyficzny, możecie kogoś lubić bądź nie, ale no fajnie, żebyście przynajmniej brali pod uwagę, że to tak jest, wiecie, że to Szepard nie robi na zasadzie, że naprawdę się nie kontroluje, tylko że no taką formę przyjął widocznie, no. No, dokładnie tak. I to po prostu jest coś, z czym się czuję dobrze i najlepiej i jakby to też... W darciu ryja, no oczywiście, no, kurde, na wiadomo. Przykład. Nie, no i to jest tak, że przecież to ten mem w cudzysłowie oczywiście dużym z darciem ryja zaczął się gdzieś tam w 2015 dobra. Roku w ogóle. I no i tak to zostało i po prostu mi się to spodobało i tak Szepard? I tyle, no. 3, 4, o kurde! Ale teraz wylot poszedł, dobry. Okej. Okay. Nie! Nie! Ja nie. Pierdzielę! Okej, okay, okej, okay, lecimy. O kurde, gdzie on leci? Gdzie ten zawodnik drugi? Gdzie on odleciał, proszę państwa? Cicho. Co się wydarzyło? Nic się wydarzyło, nic się czy ty wydarzyło. Znowu w coś uderzyłeś, nie. Szepard? Absolutnie nie. Nie, nie, akurat nie. Absolutnie w nic nie uderzyłem. No gdzie ty tam? Chodź tu! Czekaj, ty gdzieś jesteś... Widzę cię! Jak leci zamaskowany skubaniec, kurde! O kurde! O kurde, dobra, dawaj! Nie! Przegrałem to teraz tym momencie to przegrałem! Jestem. Nie! Kurde, widziałem, jak żeś tam nie wyrobił. Żeś nie wyrobił. Ej, w ogóle, szczerze powiedziawszy... No? Ja chyba nigdy nie byłem w w tej miejscówce do kupowania broni, w Ammunition tym nie byłem. Czekaj, jak to Ammunition wygląda? Ty, to jest Ammunition? Ja tu nie byłem nigdy! Ej, czekaj, ja też sprawdzę, jak to wygląda. A, w środku wygląda standardowo, typowo. Ej, nie chcę butów zmieniać. Strzelnica tu jest. Ale dokupię sobie ten. Właśnie, wiesz co, myślałem, bo są teraz te dodatki, 250 tysięcy można w ogóle dostać, nie? Dostałem. I w ogóle ja nie dostałem chyba, ale można dostać. I teoretycznie w jednym z tych bunkrów, w jednym z tych bunkrów można zrobić strzelnicę, nie? I ciekawe jakby to wyglądało w ogóle ze strzelnicą. Ty chodź tutaj, zrobimy we dwóch. Ho. Ho do środeczka. Aby wejść. Dobra, spróbujmy się, zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądać. Ej, nie wiem jak ta strzelnica wygląda. Jestem sam. Czemu ja też jestem sam? Czekaj, czy ja wyjdę z tego i może ty mnie zaproś po prostu, to... No właśnie... Co jest? Zatwierdź ustawienia? Może tam mnie zaprosić? Tak, mogę zaprosić. Dobra, dostaj zaproszenie na strzelnicę. Tak. Bóg, szkoła, strzelnica. Jak to... O nie! Jak to mawiają? Szkoła, w internecie. Strzelnica. No dokładnie, to musi być tak powiedziane. Bóg, szkoła, strzelnica. Ale to, no brzmi, muszę przyznać, że brzmi bardzo dobrze w tych... No ale no to tych... mówię, no ja, chyba oglądaliśmy ten sam film. Chyba ten sam film, dokładnie. Nie, no, bo radiowy głos tutaj. Dokładnie. Dobra, zobaczymy jak na strzelnicy się spiszemy. Także gracz Hogaty, ej, w ogóle...
Okay. Braliśmy nie udział w czymś takim w GTA do tej pory? Nie, w strzelnicy nigdy, chyba nie, też nie. Nigdy. Dobra. Ty wybierasz? Ty wybierasz. Właśnie nie wiem, chyba ja. Ty możesz, tak. Dobra, tak, ja co wybrać? Dobra, to polecimy w to. Runda mieszana. Trafiaj tarczę swojego koloru, by zdobywać punkty. Stracisz je 10 sekund. Za inne cele. Runda krzyżowa. Dobra, nie wiem o co chodzi. Co? Nie wiem o co chodzi. A, kurde, kurde, nie rozumiem, kurde. Nie rozumiem. O co chodzi? Ja pierdzielę, o co chodzi? Nie. O kurde, cyk, 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 cyk. A, nie przeładuj teraz. Teraz nie, teraz nie, teraz nie, teraz nie, teraz nie, teraz nie, teraz nie. O kurde, nie, 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 nie. Kiedy jest koniec? Kiedy jest koniec? Kiedy jest koniec? Sekunda! Fuck! Jest! Jak? Tak! Kurde! Reload miałeś chyba lepszy, tak, tak mi się tak, wydaje. Tak, tak, tak. Wow. Ej, celność 67%, 46, 140 oddanych strzałów, ja pierdzielę. No bo ja nagle zacząłem full auty sobie myślę, ej, Ale to jest, wiesz, o ile gorsze, że tak na dobrą sprawę, jak ja miałem przez ileś czasu większość, to mi w sumie to nic nie dało. No, tak. No bo tak, to na końcu i tak trzeba było chyba tak pierdyknąć te... I ten ale... reload tak naprawdę. Czekaj, bo jestem tu. Cyk, 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 cyk. O kurde, co tam leci, walka. A ten teraz też tak pyk, 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 pyk. No tak, no oczywiście. O kurde. A to się ładnie zmienia od razu. O nie, o nie, o nie, o nie. Ty, ty, ty. Nie, nie, dawaj, 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 ty. Kurde, no teraz kurde, moja, teraz moja musi teraz być. Wygrałeś, teraz wygrałeś. Ale wiesz co, na koniec zrobiłem, już full auto puściłem. Ale patrz jaka celność od razu. Patrz kurde, na to. No to to idę, już jest dobre. To już poziom się zwiększył, można powiedzieć. Zmieńmy to! No, no fajna była ta runda krzyżowa. A, to jest runda 2 na 3, także to i tak musimy jeszcze jedną rundę zagrać ostateczną. O nie. Dobra, o Jezu. O nie, coś czuję, że mogę. Ale będzie młyn. Ale będzie młyn od razu. Ja tam słyszę to. O kurde. To jest ten sam pomysł, chyba wpadliśmy teraz. Tak, 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 tak. Zostaw to, powiedziałem, zostaw to. O kurde, 9 sekund. No nie, ile tego to ma? Co to ma być? No nie! Co za gówno! Ale, ale wyklikane! Ale wyklikane w tym co momencie! Za, mam lepszą celność w palancie. Lepszą co celność, za... bo ja w tym momencie na te poszedłem po prostu, na no większość tabliczek. Ej, to było dobre, to było dobre. Co? Ej, to był... To jest dopiero 1-0 w rundach chyba, tak by the way. No tak, dzień dobry. Ej, ten tryb... ja chcę inną tą, dobra. Lecimy. Daj to? To samo? No chyba tak. Nie wiem właśnie. Nie chcę wyjść. Ukończono 1 z 1 wyzwań. Albo chyba wyszliśmy z tej strzelnicy. Dobra, to wychodzimy. A, lol. Jak nie mówiłem, rozumiem. Bóg, szkoła, strzelnica. U ciebie się tylko strzelnica zgadza. W takim razie. Nie wiem, utkaj tam, kurde. Utkaj. Utkaj tam, nie, wygrałem. Nie. Najlepszym nie strzelcem zostałem w tym momencie. Ej, ale to jest dobre. Trzeba zrobić może. Co wy na to? Ale to trzeba do widzów, to trzeba z widzami jakoś fajnie obczaić. Co wy na to, żeby zrobić takie ekipowe zawody właśnie w ramach jednego odcinka w tygodniu z różnymi członkami ekipy? Tylko ty trzeba byłoby też kilka konkurencji dobrać, a wtedy. Czyli konkurencja właśnie na przykład na strzelnicy jedna. Co, jakaś jedna z samochodami, tylko trzeba byłoby wtedy jakąś mapę na przykład dobrać. Może coś ze stuntami, mapkę stunterską.
coś w tym guście. Dajcie jakieś pomysły, jeżeli macie, ludzie, jak zrobić versus na przykład taki z właśnie ludźmi. Plus na przykład jeszcze deathmatch jakiś jeden na jeden. Ej, to było spoko. Wyścigi i deathmatch. Ale to wiesz, to właśnie trzeba rozwinąć o te strzelnice, o może o te rzutki jakieś, bo są rzutki przecież też, nie? Może o siłowanie na rękę, bo mamy takie możliwości w GTA po prostu. Najgorzej siłowanie na rękę. Siłowanie na rękę, no Jezu. Dobra, tak ludzie, teraz przechodzimy do ostatniej sekcji dzisiejszej, jeżeli chodzi o odcinek opresorowy z Shepardem. O, ja w ogóle muzykę sobie wyłączę, żeby nie było. Tak sobie przypomniałem. Poszukamy dzisiaj fajnych miejscówek do skoku. Shepard, ja już widzę pierwszą fajną miejscówkę, na którą fajnie byłoby wskoczyć. No. Widzisz tutaj taki... Oto. Czekaj, patrz, ja pokażę ci stąd, pa. Albo tu. Pokażę ci stąd, pa. Patrz, jakie pa, fajne tutaj są miejscówki, fajnie byłoby na nie pa, wskoczyć. Pa, jakiego ci stąd robię, pa. Widzisz? No, jakiego? Widzę. Pa. Ale stunta zrobił, ja pierdzielę! Z jednej na drugą, Jezus Maria. Ej, ale nie, patrz tak... teraz! Tak patrząc... tak patrząc realnie, logicznie... To tak by the way, mamy tutaj wejście po drabinie, którego nigdy nie używałem i nie widziałem. Można byłoby zrobić zawody w bieganiu po drabinie. Ej! Ej! Shepard, chodź, robimy to. Robimy to? Tak. Ja wchodzę po tej drabinie, ty po drugiej. Bo ciapong jedzie, moment. No ale to ci nie przeszkadza ciapong. Tu masz drabinę. A w sumie tu ląduj, na dole. Dobra, widzę. Na dole lądujesz i po drabinie na górę. Kto pierwszy po drabinie wejdzie? Czekaj, dobra. Ej, dobre, czekaj. Chodź. Cyk, zostawić tutaj opresorka. Okej. Okay. Ej! Ta gra to... O, Shepard i umiejętność lądowania oceniam dzisiaj na 2 na 10. Masz tam drabinkę obok siebie, wyjdź po niej, Shepard. No, spokojnie. Tak właśnie zamierzam. Możesz po niej wyjść. Ja pierdzielę, Shepard. Co za... żart, to jest. I czemu ta te gra, dwa, tak tych dwóch typów tam stoi pod toitojem tak dziwnie z rękami? Bo kolejka się zrobiła. Srali się, jak się zobaczyli. Ej, wygląda jak kolejka do toitoja, bez skitu. Kolejka do toitoja w GTA Online. Ale no tak jest. Jakbym w nich strzelił. Sprawdź, zapytaj się. A ty, ale ty tu musisz teraz z mostu wyskoczyć, a wiesz... signal to request both drafts, 3 long blast by vessel, acknowledge, 2 long, 1 short, refusal, 5 short blast. Po angielsku, czy coś, bo jakby... To było po niemiecku. A, po niemiecku, no właśnie tak, tak. Czułem, że gdzieś tam właśnie coś znajomego mi bardzo mocno. Gdzieś coś już słyszałem. Co o Jezu, on biegnie tę całą drogę po moście, ja pierdzielę. Za ten czas już byś się motocykl zamówił, gościu, szczególnie, że jesteś w tym. Nie, właśnie, o Jezu, wiesz co tu jedzie? Co jedzie? Pociąg. Tak. Jezus! O, jestem. Ledwo. Dobra, ustaw się pod drabiną, żeby nie było. Dobra. Czekaj, on się zaczepi do niej, czy się nie zaczepi? Nie zaczepi się do drabiny, żeby nie było. Dobra, mam. Ej, ale tak by the way, to on może wchodzić po tej drabinie? Takie pytanko za 100 punktów? Ej. Jest problem stary ogólnie, nie. Spadłeś znowu. Tak, ale nie, ale nie chyba nie ma... wchodzić. A, można? Tam z drugiej strony! Co za bullshit! Nienawidzę tej gry! Weź se zamów ten motocykl tam! Jeszcze tak gościa strąciłeś, robię, który czekał do tojki. Ziomek czekał do tojki i się rozmyślił. Idzie sobie w tym momencie, no patrz na to. Co za... O, a ten czeka dalej do tojtoja, a ten se poszedł. Ciekawe, czemu nie mogę przyzwać? Bo go zniszczyłeś, Shepard! Wpadłeś z nim dodzwonić do wody! Nie wiem, próbuję dodzwonić się, oni nie chcą odebrać. Zadzwoń do mechanika, a dziękuję, wezwij se motocykl, w sensie do Morse Mutual, a zamów se motocykl przez MK, przez klub motocyklowy. Wiesz ile trzeba płacić ile? Za 10 koła, jak sam zniszczysz. Powiem tak, dawno sam nie niszczyłem swojego motocykla, szczególnie opresora, latacza, gołębiacza. Okej, mam. Dobra, ustaw się tutaj przy drabinie, z tej strony.
Tej żeby drugiej? Nie było. Nie, z tej właśnie. Będziemy dobiegali do tej drugiej strony. I na 3-4 wybiegamy i kto pierwszy na górze, ten wygrywa. Dobra. Stop, moment, no, moment. Co ty robisz? Z której strony? Z tej strony stań. No, także ludzie, w tym momencie macie 5 sekund, żeby zagłosować, kto pierwszy po drabinach wbiegnie na samą górę. Czy ten oto wysportowany świr Shepard, czy ten oto demon z niebieskiej krainy Hogaty. Także 5, 4 i to od razu odliczanie będzie na wyjście, tak powiem, nie? Że nie było. 5, 4, 3, 2, 1, go! Fuck, dobra, przegrałem to. Gość mi się do drabiny nie chciał zaczepić. Czekaj, ja cię nie widzę jeszcze. Nie, ja dopiero po drabinie wchodzę. Pierwszej, także ja już mam przegranko. Competition. Przegranko. O, tutaj jest, o Jezu, jaki to plot twist jest, pędzi. Ej, Beskidu. Ale to plot twist jest. Też się tego nie spodziewałem, powiem ci. Halo, proszę. Halo, Halko, to... dzwonię po dzbanko. Dobra. Ej, nie, no co jest? Co za... Dobra. Jezus, ale... Nie na dół, nie schodź mi po tej drabinie. Ej, no idź. Czemu ja nie mogę wyjść? Ej, nie mogę wyjść. Ta, dupa nie możesz wyjść. Dupa, a nie możesz wyjść. No nie umiesz, no to co ci poradzę na to? Ale nie mogę, no wciskam, nic się dzieje. Po prostu trzymaj. Na której ty jesteś drabinie? No. Ej, ja cię nie widzę w ogóle, gościu. Co za. Ej, naprawdę nie mogę wyjść. Gdzie ty jesteś? No tu. Patrz. A ty jesteś z poziom niżej. Ej, patrzcie, ale... jak się wygrywa z leszczem. No nie! Easy wygranko, gościu! Cyk, jestem panem wszechświata! Nie strzelaj do mnie, gnoju! Co ty za... w klubie, naprawdę, nie mogę zabijesz. Tutaj... Nie mogę tutaj wyjść, no chodź, ej, jak nie możesz wyjść? No, jak chodź. Nie możesz wyjść? No chodź. Czekaj, patrzę na snajperce. Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Spadłeś, jak debil. Ale ty wiesz nie. O tym, że w drugą stronę trzeba było po tych ale drabinach? Ale nie, właśnie nie! No to chodź, plus jeden, od razu! Wygrałem, easy, leszczu, jesteś chodź po prostu tu, nie mogę wejść po drabinie. Leszczu, jesteś dobra, leszczem, patrzcie, Leszczem jesteś i tyle, kurde! W komentarzach poproszę, jest jeden jedyny leszcz, Shepard.pl. O, idealnie, po presorka sobie podleciałem. Świetnie, nie muszę iść do ciebie, gościu. No chodź wywalone tu, frajerze, a nie tam. Nie idę do ciebie, co? Wygrałem, no. Łatwo było. Gówno nie wygrałeś, ty. Co ty tam robisz? Czemu gramy. Nie poszedłeś po presorka? Dobra, chodź dalej, lecimy, tak. A nie. M-kom se przyzwij tego opresora, wiem. Gościu. Musiałem go od... Ale wiesz, że nie musiałeś wychodzić i nasyłać na mnie z zabójców? Nie nasyłem na ciebie zabójców. Szepard, czemu odłączyłeś od klubu motocyklowego? To nie ja. Nie. Szepard, wiesz, że jesteś w dupie, szczerze powiedziawszy, bo nie. To klub motocyklowy nasłał na ciebie zabójców. Gracz Shepard.pl opuścił klub motocyklowy. Zabij go. No nie. Taką mam misję, Shepard. Ale no co, ale ja nic nie zrobiłem, no. No opuściłeś klub motocyklowy, no. Ale w nogi! Ja mogę, wiesz, raz, że mogę cię... O nie... Gościu, opuściłeś klub motocyklowy, to przynajmniej cię ten... zabójcy cię nie dopadli. Mogłeś najpierw mnie zaprosić, a dopiero potem... Nie mogłem, musiałem cię zabić, była opcja! Było wielkim drukiem napisane zabij gracza Shepard.pl, opuścił klub! I że zesłano na niego zabójców. Ta gra to scam. Najpierw mnie nie wpuściła na jedną drabinę, potem... Potem mnie wywalili z klubu. Potem mnie zabili z tego klubu, a potem do niego przyjęli i powiedzieli, no kazali no. A jakby ci gra kazała skoczyć w ogóle, to byś debilu skoczył? Ale skoczyłem z góry już na spadochronie dzisiaj. I gra mi nie musiała tego kazać wcale, co najśmieszniejsze.
Także dobra, chodź za mną, gościu, ty. O, najpierw przegrał na opresorach, później przegrał na strzelnicy, później przegrał z gangiem motocyklowym. I w bieganiu po tym, dzisiaj jest jakiś dzień przegrywania, Shepard, dla ciebie chyba. Dzisiaj, no, bogaty gra, no, to są dwie, niestety, możliwości, no. No, powiem tak, dzisiaj wszystkie wygrane dla mnie, także co ja mogę powiedzieć. No, fajne miejscówki, tamte były fajne, ale odlatujemy, bo jakieś rakiety gdzieś tutaj obok mnie poszły, nie wiem, dziwnym trafem. O, nie wiem, o co chodzi. Było. Ty, na to wlecieć. Jaka jest szansa na to wlecieć? Na co? No, jak zrobię mapkę stanterską, no to będzie szansa na to wlecieć. Ty, jakby zrobić coś takiego, patrz. Na mapkę stanterską zrobić ten. Jedną rzecz. Myślę, jedna rzecz pozwoliłaby nam wlecieć na ten budynek. Jedna rampa, od której odbiłby się, albo nawet może bez rampy, patrz. Od tego dzynksa. Widzisz? Tak? Od tego dzynksa przede mną. Odbić się właśnie tutaj. Nie. Odbić się od tego rogu. I polecieć tutaj. Nie, myślę, że to jest. Myślę, że może to być niewykonalne. Myślisz, że jest to niewykonalne? Jest to niestety. Myślisz, że jest to niewykonalne? Czekaj, bo tutaj powiedzmy jedzie. Debela. Powiedzmy, tutaj sobie jedziemy, rozpędzamy się tutaj. I to jest teraz takie pyk. Trzeba było tutaj pyk. No to, i tu po ścianie. No i tutaj, ale tutaj jest za wysoko, mi się wydaje. I po ścianie. Jest za wysoko ściana. I po ścianie. Po ścianie i jesteś. Elo, es. Łatwiutko, czekaj. Już przyzwałem Batiego, żeby spróbować. No, dzięki. Ta. Było na pewno niespecjalnie. Bo przecież bardzo trudno jest trafić. Dawaj, jak się nie boisz, cwaniaku. Ostatnia próba, ostatnia rzecz na dzisiaj. Czekaj, dobra, próbujemy podjechać, tylko ja pewnie nie wyskoczę już z pierwszego się spinkole, znając życie. Czekaj, bat. O, uderzyłem o tą. No tutaj fajnie byłoby spróbować to oczywiście na trybie wyścigu jakiegoś. Tak, żeby po pierwsze wyłączyć samochody w okolicy. Po drugie, że można było F-kę przytrzymać się z respit znowu. I myślę, że byłoby to fajnie. Aż mnie korci, żeby nową mapkę zrobić, taką do stuntów właśnie, taką wolną. No, 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 trzecia mapa wstydu. Albo czwarta mapa wstydu już. Patrz, cyk, tu. Później wyżej, tylko tu się trzeba lepiej wybić. Ja się znowu źle wybiłem od tego, bo tutaj trzeba pod sporym kątem wziąć. Powiem tak, przynajmniej na ten pierwszy poziom Medical Center myślę, że to jest wykonalne w 100%. Na ten pierwszy poziom, zdecydowanie powinno być. No kurde, mnie źle wybija. Chociaż ty, prawie byłem teraz na tym. A się odbiłem jakoś tak dziwacznie od dwóch innych rzeczy w ogóle całkowitych. Dobra, pyk, jakiegoś gościa potrąciłem. A to był przypadeczek, zdecydowanie. No ta. O Jezu, zebrało mi się. Wiem, właśnie mi się zebrało. No nie. Nie, źle wyskoczyłem, dobra. To jest wykonalne, ale myślę, że trzeba będzie zrobić po prostu jakąś nową mapkę. Także ja na dzisiaj bym powiedział elo. Ja też bym powiedział elo. Elo. Elo.